Do Sieniawy przyjechali bliscy amerykańskiego bohatera o polskich korzeniach. Sylwester Antolak, żołnierz walczący podczas II wojny światowej, dzięki swojej heroicznej postawie uratował życie kolegom oraz przechylił szalę zwycięstwa na amerykańską stronę. Ale w Sylwestrze pewno płynęła góralska krew i podjął taką decyzję, że to on sam pójdzie na to gniazdo niemieckie i rzeczywiście 3 razy do niego strzelali, 3 razy padał, ale wstawał i wiedział, że jak on tam nie doleci do tego gniazda, to ci jego koledzy zginą. Doleciał, po drodze zabijając 2 Niemców i zmusił do poddania się 10. Niestety tam oddał życie. Jest okrzyknięty największym bohaterem Stanów Zjednoczonych. Przyjazd do Polski był ważnym i wzruszającym przeżyciem dla potomków medalisty honoru. We are very proud to be in this village where our ancestors are from. I są niesłychanie wzruszeni, będąc tutaj na miejscu, skąd wywodzą się ich przodkowie i wszystkie, no, są zaskoczeni serdecznym przyjęciem i gościnnością, którą odczuwają, będąc w Polsce. Sylwester Antolak jest wciąż żywą postacią w USA. Na jego cześć nazywane są ulice, budowane są pomniki. O niezwykłym żołnierzu nakręcono także film. 13 przedstawicieli amerykańskich Antolaków przywiozło do Polski kilka prezentów dla swoich polskich krewnych. This is the challenge coin that we made in honor of Sylvester. To jest kopia największego, najwyższego amerykańskiego odznaczenia wojskowego, którą podczas całej II wojny światowej tylko 411 osób uzyskało na setki tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy brali udział w II wojnie światowej. Jedną z osób, która otrzymała ten medal, jest ich wujek. Well, back where Sylvester grew up, back in St. Clairsville, Ohio, they decided to dedicate part of a highway in his honor, because he was only ten znak w ogromnym pomniejszeniu mówi o nazwaniu międzystanowej autostrady, fragmentu międzystanowej autostrady imieniem Sylwestra Antolaka. Dwie rodziny Antolaków spotkały się przy jednym stole. Teraz jest planowany posiłek dla tej grupy i to jest właśnie czas przewidziany na poznanie się z tymi Antolakami tutejszymi. Ja nawet specjalnie na tą okazję zrobiłam drzewo genealogiczne, tak żeby każdy mógł się znaleźć na tym drzewie i pokazać, że ja to ja. Więc to teraz taki czas będzie na to spotkanie i na to poznanie się z tymi Antolakami z Ohio i tymi z Sieniawy. Rodzinne spotkanie przyczyniło się do odkrycia przez Polaków kolejnego zasłużonego człowieka, w którego żyłach płynęła góralska krew.